Mamy trzy prace naukowe plus 4,5 tysiąca studentów, no bo w pierwszy rok. 350 atrakcyjności czesne, całkiem niezłe. Premia za wymianę studencką 4%. No i nowe budynki. Trochę tego jest. Nasze projekty, proszę bardzo. I dwie imprezy toga party. Także trochę tutaj się z tego co widzę działo. Możemy iść dalej. Wow, już jesteśmy rozpoznawalni. No to całkiem nieźle, chyba o dwa poziomy przeskoczyliśmy. Bardzo dobrze, i student. Nie, o dwa chyba nie przeskoczyliśmy, ale z tego co widzę, to studentów mamy dużo atrakcyjności i prac naukowych. Tym razem pójdziemy sobie w muzykę. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, wzorz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Jak widzicie, nasze miasto tak wygląda. No i ogólnie całkiem nieźle. O, zapisuje się autozapis, no to mamy pit stopa. Tak wygląda nasze miasto. Dużo odcinków, które wy teraz oglądacie, są nagrane jeszcze na zapas. To jest ostatni chyba nagrywany przeze mnie na zapas, tak mi się przynajmniej wydaje. No i parę rzeczy się oczywiście pozmieniało pomiędzy ostatnim odcinkiem, który był nagrywany, a tym. Bo ten nagrywam pomiędzy maturami, a ostatni był przed maturami nagrywany. Także no tak to wygląda. Co się dużo zmieniło. Już wam tłumaczę i już wam pokazuję. Po pierwsze, mamy 148 tysięcy osób, czyli bardzo blisko wygrania. Wow, chyba gardło mi się zaczyna trochę kończyć. I nasz kampus, a właściwie nasza szkoła humanistyczna bardzo się rozbudowała. Po pierwsze, mamy tutaj ładne drzewka, więc to ładnie trochę wygląda. Tutaj biurowce są, rozbudowa naszą dzielnicę biurową i ona tu będzie się dalej ciągnąć. A cała nasza tutaj, ta część będzie w tym rejonie. Nasz Bambaj tu bardzo ładnie działa. Mamy tutaj też pociągi, dociągnąłem, ale z pociągów chyba, z tego co pamiętam, dużo osób nie korzysta. Zobaczmy. Na całej linii 7 osób. No to nie jest dużo osób, tak? Umówmy się. Ale może teraz będzie trochę więcej osób korzystać z meta, trochę korzysta. Trochę to mało powiedziane, nawet bym powiedział. No i tramwaje i tak dalej. To też jest nieźle wykorzystywane. Nasze akademiki, to jest jakiś paradoks, zobaczcie, tu jest 350, 320, 320, 320, 320, 330, 316, 320. Jakikolwiek postawię nowy, to one się wszystkie już zapełniają, więc możliwe, że tu będzie jeszcze jakieś akademikowe centrum czy coś po tej stronie. Nie miało go tutaj być, ale może, zobaczymy. Także tak to wygląda. Ponadto po tej stronie, jak już jesteśmy, co się wydarzyło, musiałem parę dzielnic odchudzić, bo strasznie się zapełniały, strasznie dużo osób było. Przebudowałem całkowicie ten węzeł, jak możecie zobaczyć na tym zdjęciu. Jest on teraz, znaczy, może wy już widzieliście, jak go przebudowałem, w sumie nie pamiętam. Może? No tak czy siak, on aktualnie w ten sposób wygląda, jest całkowicie bezkorkowo-tramwajowy, idealne przesiadki, ludzie go uwielbiają. I tutaj jest nasza stacja, i tutaj jeżdżą pociągi. Ja, to mi się wydaje, że chyba to pokazywałem. Tak, no dobrze, ale co się jeszcze wydarzyło pomiędzy odcinkami? No, uwierzcie, że trochę się wydarzyło. Po pierwsze, dziś zajmiemy się budową tego nowego parku rozrywki w tym rejonie. Także to będzie jedna z pierwszych rzeczy, jaką będzie trzeba zrobić, czyli wyburzenie tej dzielnicy, bo ona już właściwie nie działa. No i nasz przemysł leśny, jak widzicie, zaczął się przenosić na drugą stronę. Trochę jeszcze jest większy. O, tu się coś spaliło. No to niestety, tu nasz tramwaj zmieniłem, że teraz idzie przez cały nasz przemysł tutaj. Ropa, także to się pozmieniało. No i tak, nasz nowy węzeł, znaczy węzeł nowy, dla mnie on jest już prawie od miesiąca, a dla was jest nowy. Ogólnie mi się bardzo podoba, cały czas jestem zachwycony, jak on wygląda. Z tej strony dużo się nie pozmieniało, wrażenie, żeby powiedział, tylko tutaj dorzuciłem te promy i on jest, w sensie to chyba dorzuciłem w ostatnim odcinku i on jest. Tu musiałem mi specjalną stację meta postawić, żeby lepiej to funkcjonowało, bo było tak bardzo zapełnione. I ten przystanek promowy jest przepełniony, że tak powiem. Jest naprawdę tu tak dużo osób, więc jak będziemy robić w którymś kolejnym odcinku tutaj i tu całkowicie nowy port pasażerski i towarowy, bo też towarowy trzeba będzie wprowadzić w tym miasto, no to zobaczycie. Dalej, co się wydarzyło. Po pierwsze, dodałem tu taką zatoczkę. Dla osób, które nie chcą wjeżdżać do miasta, mogą za free, dosłownie za free, pojechać i tu się zatrzymać i wsiąść w Bambaj. Według mnie to jest dobre rozwiązanie, dzięki czemu ludzie. To jest taki parkuj jedź, że nie musicie wjeżdżać do miasta i płacić mi za parę kilometrów, ale musicie mi płacić za Bambaj, żeby dowiózł was do centrum.
I jak widzimy, już są dwa samochody, i tam były dwie osoby, które faktycznie z tego korzystały, więc jestem pod wrażeniem, że faktycznie ktoś z tego korzysta. Możliwe, że zrobimy coś takiego samego po tej stronie. No i tak, nasza dzielnica leśna, a właściwie przemysł leśny, całkowicie się zmienił, bo przebudowaliśmy węzeł, ale to już było jakiś czas temu. Ale poukładałem go. Teraz nie mamy tutaj żadnych korków przywjazdowych, to jest na plus. Korki były tworzone przez to, że tutaj były nasze składowiska. Składowiska poprzestawiałem tutaj, tu się teraz robią korki, ale nie aż takie duże, więc nie jest źle. No i całe rejony tutaj dookoła naszych pociągów zostały też użyte i tak dalej. Po pierwsze, mamy tutaj nową stację. Ten pociąg jest dosyć popularny, bym powiedział. On jedzie bezpośrednio do tego dworca głównego. Czekajcie, do tego dworca jedzie tu i jedzie do tej stacji bez. Im się z tego co zauważyłem, dosyć bardzo spodobało. Dalej mamy tutaj nasze akademiki, w sensie akademiki, jak to się nazywało. Baraki dla pracowników. No i oczywiście nasza przemysł tutaj pełną parą też się rozwija w tym rejonie. Rądka, tu różne wiadukty. Tu mamy, zobaczcie, ten wiadukt kolejowy. Ja go bardzo lubię stawiać. Także on tutaj też się pojawia. No i jak widzicie, w tym rejonie tutaj też są nowe przejścia dla pieszych i dojście do przystanków bambajowych, bo tu też podobiłem przystanki bambajowe. Także tak to wygląda. Z tej strony jeszcze dorzuciłem nasz park właściwie. Udało mi się go tutaj trochę wykończyć i tory kolejowe nie są w tunelu, a są na górze. I według mnie to dobre rozwiązanie, dzięki czemu je widzimy. Tu powstało coś całkowicie zupełnie nowego, a mianowicie mamy wielki węzeł, pociągi, metro, kolej jednoszynowa, bo nasze metro, które się kończyło w tym rejonie, przeciągnąłem, aby miało stację jeszcze jedną tutaj. I tutaj jest akurat dosyć dobry punkt przesiadkowy z tego rejonu. A później dojeżdża tutaj, gdzie ma dobry punkt przesiadkowy z pociągami, którego w ogóle wcześniej nie było. I według mnie to jest bardzo dobra nowina. To dużo zmieniło tutaj, dzięki temu węzłowi. I tak samo nasz przemysł tutaj rozbudowałem ostatecznie. To mamy nasze obiekty, tu jest multum nowych przejść dla pieszych. Nasz parki też zostały rozbudowane obok metra i innych obiektów, także to też jest na plus. I nowa ścieżka rowerowa, czyli jest wykorzystywana, nawet z tego co widzimy, całkiem nieźle. Rowerkami też tutaj ludzie zaczęli jeździć. Ponadto multum drzewek podrzucałem, żeby to wszystko w tym rejonie na przykład się składało do jednej całości, do kupy. Jak to było wcześniej, jest tutaj też nowa linia bambajowa, ale o tym za chwilę, bo nowych linii bambajowych tu dużo powstawało ostatnio. Naprawdę, to było dużo. Co my tu jeszcze mamy? Nasz cmentarz 7 bambajów, rowerów, został trochę powiększony, a mianowicie tutaj są dwa nowe cmentarze, mnóstwo nowych krokrypt, no i nasz bambek, właściwie dwie linie, które tutaj jeździły, tu miały pętelkę. Teraz mają tutaj węzeł przesiadkowy z Pestką, która też tutaj ma swój przystanek do tego węzła przesiadkowego. To jest po pierwsze z Pestką węzeł przesiadkowy. Czy ludzie korzystają z tego, aby tu dochodzić do Pestki? No, przed chwilą go wybudowałem i to jest na pit stopie, bardzo długi czas było, więc możliwe, że jeszcze część tramwajów w ogóle się nie zatrzymuje. Tu są przystanki w jedną i w drugą, tu są przystanki w jedną i w drugą, także to naprawdę dużo tutaj się pozmieniało. Ponadto Pestka aktualnie kończy w tym miejscu swój bieg. I tu jest trochę nowa, większa, powiększona pętla dla dwóch linii, bo jeden bambaj jadący stąd jedzie do tej pętli i tutaj sobie kończy bieg, bo tu będzie jechać do naszego właśnie centrum rozrywki. Drugi bambaj stąd jedzie i później nasze auto, tutaj aleję trochę przyciągnąłem, gdzie drugi tramwaj jedzie bezpośrednio prosto przez nasz przemysł i tu kończy taką ciekawą pętlą dosyć, to jest bardziej węzeł przesiadkowy, bym powiedział. I ludzie na nim nie czekają trochę, więc. Dobrze, że czekają. Tak przy okazji tutaj mamy też szkółki leśne, których w ogóle wcześniej nie stawiałem w naszym mieście, ale stwierdziłem, że może być nieźle. No i tu jest oczywiście stacja metra, która tutaj była wcześniej. Ona jest teraz trochę mniej wykorzystywana, ale cały czas to jest całkiem niezły punkt przesiadkowy do Pestki. Nasza nowa linia tramwajowa. Gdzie powstała? To nie jest do końca nowa linia tramwajowa, bo była tutaj wcześniej jedna linia tramwajowa, która jechała tu i jechała dalej do naszego przemysłu. Ja ją trochę zmodyfikowałem do tego stopnia, że teraz jedzie tu i tu robi ostry zakręt w bok. Tak samo tutaj jest druga linia w drugą stronę, też tu jedzie, ta ma jeszcze ostrzejszy zakręt w tym rejonie. Ale no cóż, do odważnych świat należy. I jedzie sobie bezpośrednio przez nasze tutaj tą dzielnicę z przystankami przy promach, aby można było się zatrzymać. Dalej jedzie naszymi tutaj rejonami obok naszej głównej alei do Starego Miasta. Wow, mamy 150 tysięcy. Czemu? Jest! Wygraliśmy! Mieliśmy chwilę pauzy. No, to jak widzicie, proszę Państwa, zwycięstwo w naszym scenariuszu. Gratulujemy! Przetrwałeś tornada i zapadliska. No, bardzo mało ich było, więc. Czas świętować zwycięstwo. Powód: osiągnij populację powyżej 150 tysięcy mieszkańców.
20 tysięcy mieszkańców osiągnęło maksymalną długość życia, a stan konta jest powyżej miliona. No dobrze. No to, to tu dużo nie mówić. Dzięki, tutaj też skończyliśmy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć! Oczywiście sobie żartuję, nie kończymy w tym miejscu. Lecimy dalej. Skończę Wam tutaj opowiadać, jak to wygląda i przejdziemy do tego, co mieliśmy budować. I powiem Wam jeszcze coś o tej serii dokładnie, jak to będzie wyglądać. Nasz Bamba jedzie dalej, tutaj za naszą aleją z owadami, która jest naprawdę popularna. Albo my mieliśmy w ogóle na maksa czas przyspieszony. No cóż, tutaj dalej skręca, jedzie naszymi węzłem bambojowym, właściwie pestkowo-bambojowym tutaj. No i tu skręca bezpośrednio pod naszym nowym węzłem. On jest tutaj naprawdę nieźle wykorzystany. Wiedziałem Wam, tutaj jest jednoszynówka, ale o tym za chwilę. I jedzie sobie tutaj dalej, wjeżdża już normalnie w naszą trasę. Jednoszynówka! Jedna szydówka jest dosyć ciekawa, bo jedzie sobie bezpośrednio tutaj nad tym wszystkim. Tu ma jeden przystanek, nie wiem czy on jest popularny, ale z tego co widzę dosyć popularny. Ciekawe. Ciekawe, nie sądzimy, że będzie popularny. Dalej nasza jedna szydówka wjeżdża na takim ładnym węźle tutaj naszą trasę. Jedzie do tego przystanku. Na stacja kolejowa. No dobra, niech będzie stada z tej stacji, gdzie tutaj też mamy dosyć duży węzeł, taka mała dzielnica powstała i wjeżdża do tego rejonu, także to też jest niezły całkiem węzeł przesiadkowy powstał po dłuższym czasie. Dalej z przystankiem tutaj, więc tu mamy też dwie linie i to jest chyba bardzo popularne, jak widzimy. I kończy bieg na tej stacji w specjalnym tym drugim torze, który tutaj jest ślepo zakończony, a w drugą stronę gdzieś tu skręca. Także no, ogólnie bym powiedział, że się tu naprawdę dużo rzeczy działo. I to dobrze, bardzo dobrze. Zo dziś nie będziemy się dzisiaj zo zajmować, ale na pewno tym rejonem. Ponieważ biliśmy tutaj parę poziomów i aktualnie do kolejnego poziomu nam brakuje tylko i wyłącznie no właśnie, kolejnego tej punktu z atrakcyjności, bo prace naukowe mamy nawet już całkiem idzie zdobione. W ogóle ten kampus strasznie dużo zadania na czesnym. To jest naprawdę aż niebywałe, ale to bardzo mi się podoba. Bardzo jestem zadowolony, że ten akurat kampus faktycznie całkiem nieźle zadania. W ogóle tutaj są... Co tu się wydarzyło? Przecież tu jeździ chyba jedna linia mamajowa, czemu są dwie? No jeździ jedna. No nie wiem, w ogóle te bambaje tutaj też pozmieniałem, tam w międzyczasie też tutaj się wydarzyło parę rzeczy. Tu ogólnie się dużo rzeczy dzieje, żeby nie było, że mało. I dzięki temu, że mamy już właśnie nasz... skończyliśmy scenariusz, to mogę wszędzie, gdzie usunąłem mieszkańców, bo jest parę dzielnic, gdzie musiałem usunąć mieszkańców, przywrócić ich, ponieważ nie chciałem skończyć scenariusza, abyście wy tego nie zobaczyli. Dlatego mamy takie na przykład puste rejony tutaj, no i to w ogóle całkowicie musiałem wysiedlić tę dzielnicę, już tutaj mogą ludzie wracać, bo ja już biłem ten scenariusz, skończyłem i wygrałem go w jednym momencie, także no. Zacznijmy sobie od tego naszego kampusu. Czyli, co my tutaj mamy? Mamy tutaj oczywiście, zobaczmy, nie możemy zobaczyć, no ma. No to zobaczymy, co my tutaj mamy, czego jeszcze nie widzieliśmy. Klub teatralny, pamiętam. Otwarta sala szkoły humanistycznej, tego nie kojarzę i to moglibyśmy postawić. Nie wiem, jakby tu mi się zmieściło. Tu jakbyśmy może postawili od tej strony, jakoś tu by się to zmieściło. No a teraz możemy kręcić nim. Czekaj, o! No trochę nam się nabudowało, trochę do góry, ale sądzę, że całkiem nieźle w tym rejonie tego nam pasuje. Sala gimnastyczna szkoły humanistycznej. No tak, to jest coś w ogóle, sporty mieliśmy też tutaj postawić, to dzisiaj też jakiś sport tutaj postawimy. Żeby mieli. Dalej, co mamy tutaj jeszcze? Stołówka szkoły humanistycznej. Oj tak, stołówka. Macie, ja tych wszystkich budynków nigdy nie miałem okazji w ogóle zobaczyć. Ja nawet nie wiedziałem, że takie tutaj są. Fontanna szkoły humanistycznej. To jest duże czy małe? Małe, okej. Taką fontannę to bym może właśnie gdzieś w tym rejonie, jakby mi to się udało zmieścić. Schowałbym. Schować to może niekoniecznie, abym postawił. Dobra, dalej. I chyba drugi obiekt mamy jeszcze. Nie mamy drugiego obiektu. Ten jest od renomowana, a ten jest... Czekaj, co? Myślałem, że wydziały się w lepiej prestiżowy. Od popularny, a tu jest prestiżowy. Dobra, już się bałem, że...
będzie problematycznie tutaj z wbiciem kolejnych poziomów, a to byłoby naprawdę kiepsko. Dobra, atrakcyjność kampusu jeszcze tylko trochę musimy podnieść, no to nie jest źle. To lecimy. Co by tu... Tak, to już mamy. Salę gimnastyczną bym gdzieś postawił, ale tak, żeby właśnie musieli się jeszcze do niej przespacerować. Może właśnie gdzieś w tym rejonie nie byłoby to złe. Tutaj, aby schować, aby była trochę dalej właśnie od naszego Bombaju. O, no, nawet całkiem nieźle wygląda. Szkoła, stołówka. No i tak, stołówka dla ludzi leniwych musi być przy przystanku bambajowym. I domyślam się, że tutaj będzie w przyszłości więcej niż jedna stołówka. Także, no zobaczycie to jeszcze. Tu jest na razie będzie jedna stołówka z tej strony i z tej strony też by się na pewno przydała stołówka, bo tu jest bardzo dużo się dzieje. No i właśnie, tu będzie problematycznie ze wstawieniem tej stołówki, bo tu nie ma miejsca. A, postawmy sobie na razie tutaj. Tak trochę od drugiej strony. No ale dobra, niech będzie. A tu z kolei możemy sobie postawić od boku fontannę. I sądzę, że to będzie dosyć dobra atrakcja właśnie też przy okazji turystyczna. Taka z boku fontanna, a co tam. No i tak, żeby nie było, my tutaj musimy teraz dociągnąć te przejście, bo tu było przejście dla ludzi do naszych biurowców IT. Humaniści to od razu mogą iść do biur. Więc, a co tam. Tylko sobie zróbmy, czekaj. Dobra. No i powiedzmy, że dojście, jest tam dojście, jest tam dojście. Powiedzmy, że na razie coś takiego tu może być, pewnie już, okej, okay, mamy wszystkiego za dużo. Ile jest w ogóle tutaj mamy osób? Wow, to jest 4000 studentów. W porównaniu z tym, co my mieliśmy ostatnio w tego typu właśnie kampusach, to jest naprawdę strasznie dużo osób. Naprawdę. A, i jeszcze ciekawostka, której wam nie powiedziałem, to tutaj w naszym rejonie też nam się buduje przemysł leśny, dzięki czemu to jest też właśnie dobre, bo w tym rejonie stwierdziłem, że a może, czekaj, tylko czemu one tutaj są, okej, okay, trzeba przeciągnąć, żeby to było, bo tutaj dodałem sobie właśnie, że to jest przemysł leśny na tym całym obszarze i mogę dzięki temu wybudować w różnych rejonach specjalne przemysły i one się tutaj będą budować, tak tutaj na przykład, tak, Original Wood Products. Także to jest na pewno też na plus. Dobra, to tam mamy zrobione. Sądzę, że możemy iść dalej. Jak tutaj się to zapełnia? No powoli budują się nowe dzielnice i nowe rejony. To dobrze, w międzyczasie zajmiemy się dzielnicy, że tak powiem. A, i przy okazji zerknijmy, czy tutaj już ludzie korzystają z tego. Dobra, tu korzystają z tego przystanku, tu też korzystają, a z tego przystanku też. No zobaczmy, 2 osoby, 7 osób, 10 osób. A w pestce, no teraz tutaj z niej się wszyscy opróżnili, a zobaczmy tutaj. Pestka przyjeżdża pusta, 0 osób i wsiądzie mało, z tego co widzę, mało. Dobra, a tutaj z tego przystanku, no tutaj też jest całkiem nieźle, a tu stacja metra. Stacja metra też powinna być całkiem nieźle. No dobrze, nie będę się tutaj tak tym bardzo podekscytowywać, bo w końcu wyjdzie mi. No nie, dobra, tutaj też widzę, że z tych przystanków ludzie korzystają. To dobrze, to mi się bardzo podoba, chociaż i tak chyba hitem jest ten przystanek. Ale dobra, lecimy z wyburzaniem tej dzielnicy. Taka ciekawostka, właśnie dostałem trofeum dochodowa edukacja, czyli nasza edukacja w całym mieście. Czekaj, co? Edukacja w całym mieście zarabia? To było chyba coś takiego. Edukacja, szkoła humanistyczna dostaje nam 34 tysiące! Ja nie mogę! Nie, to nie jest na całą edukację, ale na pewno ten cały uniwersytet się utrzymuje, w sensie szkoła humanistyczna, bo na całą edukację wydajemy 43 tysiące, a z tego jednego 34 tysiące! Ja nie mogę! Jednak dochodowa. Dochodowa. No, kto by się domyślał? Ja na pewno nie.
No i tak, miałem wam powiedzieć, jak to będzie wyglądać dalej ten scenariusz, który de facto już skończyliśmy, bo jak sobie wejdziemy w kamień mila, przepraszam, jest już, że skończyliśmy. No i co my tutaj będziemy robić? Będziemy dalej budować. Jeszcze mam zaplanowane około 8 odcinków z tej serii, także spokojnie tu jeszcze będziemy. O! Wbiliśmy. Wow, ja tu mogę się cofnąć nawet w roku. Tego nie wiedziałem. Wbiliśmy kolejny poziom, chyba z tego co mi się wydaje. Poziom reputacji popularny ubiegły rok był rozpoznawalny. Okej, dobrze, mamy jedną pracę naukową, bo ją na koniec wbiliśmy. Plus 1128 studentów, to dużo. 25 plus do atrakcyjności. Premia kampusu 8%, okej. No i co my tutaj mamy? Pomnik osiągnięć szkoły humanistycznej, klub artystyczny, biblioteka szkoły humanistycznej, szkoła ochrony środowiska. Wow. Sekcja dyplomów szkoły humanistycznej, prace naukowe sfinansowane z grantów. No dobra, zobaczmy. Miałem zacząć budować tamto, ale skoro wbiliśmy kolejny poziom, no to aż szkoda byłoby nie skorzystać. 56 tysięcy z czystego! Ja nie mogę. I tu już musimy trochę więcej prac naukowych, co prawda studentów mamy spokojnie, ale no dobra. Kinematografię poprosimy, żeby zostało zdobione. No i co my tutaj mamy? Okej, nasze tutaj to jest całkiem nieźle. Świetlica szkoły humanistycznej. No nieźle. To Czesne potrafi faktycznie zrobić swoje, skoro zarabiamy aż tak nieźle. I w ogóle zobaczmy, jak ten Bamba jest wykorzystywany, bo ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. On tam ma przystanek. Okej, jedna osoba. W ogóle my moglibyśmy nazwać tą liniaka, bo to jest, bo ona jedzie głównie tutaj, wiecie, i to po prostu też pasuje. Maszman, szkoła humanistyczna, 8, tramwaj linii, 8. To jest, no dobra, to całkiem nieźle jest popularne, nawet ten Bambaj, to dobrze. A jak tam nasza stacja kolejowa? No, ujdzie, powiem to tak. Nie jest jakoś strasznie wykorzystywana w przeciwieństwie do stacji metra. Dobra, postawmy sobie te nowe obiekty. I czekajmy, chyba mamy ten nowy, tak. Szkoła Ochrony Środowiska, to jest cały dział, wow. To nie sądziłem, jaki on ogromny jest, ojejku. Dobra, postawimy sobie go tak zupełnie inaczej jak ten po tej stronie. Od drugiej strony i tylko teraz tak, bym wyrównał trochę tutaj ten grunt. No powiedzmy, że możemy wyrównać do tego. I teraz od tego mogę tu wyrównać trochę, o, w ten sposób. No dobra. W sumie to możemy wyrównać go do tego poziomu. To nie będzie jakieś problematyczne. Będzie po prostu trochę w dołku. A to nie będzie jakiś duży problem, dlatego sądzę. No bo oni będą musieli być otoczeni, to dosłownie. Zielonością. Zobaczmy, jak to wygląda. Szkoła Ochrony Środowiska. Postawmy sobie z tej strony nasz budynek. A całkiem nawet ciekawie wygląda, zobaczcie. No, ujdzie. No, podłączmy go do drogi. On będzie, tak jak już mówiłem, te wszystkie obiekty tutaj chciałem podłączyć do drogami, więc on też tu będzie podpięty do drogi. Dobra, no i tak, tu nasze bambaje już zaczynają się denerwować, że im tutaj poprzypinaliśmy różne rzeczy, ale spokojnie, nie ma problemu. Tak, tu w ogóle te nasze biurowce będę chciał powoli też rozprzestrzenić tu dalej. Co się... Nie będzie takie proste, jakby się wydawało. Ponieważ no tutaj nie ma miejsca, jest ta autostrada, którą trzeba przebudować, a jak możecie się domyślać, na razie nie chce mi się jej przebudowywać. Dlatego zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak ja tutaj to będę na tym pracować, planować i tak dalej. Dobra, na razie możemy sobie tutaj tak to postawić, ten nasz tutaj dalszy rejon przeciągnąć. No mi się wydaje, że ten kampus, ten akurat, ten konkretny, to on nam się jeszcze trochę powiększy, więc... No, musimy być gotowi na wszystko, tak mi się wydaje. Teraz się zastanawiałem, bo tu jest zjazd na tą autostradę tylko z tej strony, czy tu jest zjazd? A, tu jest ten zjazd, ciekawe, z którego pewnie mało osób korzysta. No, żeby nie powiedzieć, że ktokolwiek z niego korzysta. I on tutaj wjeżdża. Tak, tutaj są ciekawe, ale tak jak tą dzielnicę to zbudujemy, to pewnie z tej autostrady będzie też więcej osób korzystać. Tak, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, możemy powiększyć nasze to i tutaj dać, żeby się wszędzie nasze biura budowały. Bo jest akurat na nie popyt, a ja lubię, jak jest popyt, to go wykorzystujemy od razu. No i wszyscy są dzisiaj szczęśliwi. Dobra, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy, jakie obiekty, bo też trochę tego tutaj jest.
Dalej, biblioteka, czekajcie, tu już przeskoczyliśmy. Fontanna to było ostatnio. Biblioteka szkoły humanistycznej. Wow, duża ona jest. No ale w sumie humaniści to akurat mogą mieć dużą tą bibliotekę. Teraz tak, w sumie to nie byłoby złe, żeby mieć blisko od swoich akademików do niej. To może postawimy tutaj. No, to trochę mi się tutaj robi takie dosyć notoryczne, czekajcie. Przestawmy go trochę, żeby był tutaj jakoś. Chociaż jakąś lekką fantazję, dobra, jest już krzywo postawiony, świetnie. Klub atletyczny. No to tak, atletyczny klub to akurat na pewno będę chciał postawić tu obok Bombaju, niedaleko i obok centrum ich tutaj chodzenia. Tu ta fontanna się nie mieściła, bo ona by tu była naprawdę wspaniała. A mamy klub artystyczny, sekcja dyplomów szkoły humanistycznej. O, no im się zapisuje, to zanim się zapisze, to poczekamy. Dostępność uniwersytetów. Uprawnione osoby to jest 20 tysięcy osób do kształcenia, a tylko 8 tysięcy miejsc. No to faktycznie mało. Dobra, to jest tak, to jest nasza sekcja dyplomów i pomnik osiągnięć. Dobra, zobaczmy pomnik osiągnięć. Pomnik osiągnięć, to jak wysiadacie z Bambaju, to razem możecie go zobaczyć. To akurat mi się podoba. Natomiast sekcja dyplomów to jest dosyć duży obiekt. Taki naprawdę duży, duży. Do tego stopnia, że my sobie przestawimy naszą halę sportową i postawimy ją, no powiedzmy na razie gdzieś tutaj. Także dosyć duża zmiana. A ten obiekt postawimy sobie od tej linii bambajowej, żeby wiecie, jak się wychodzi z Bambaju, to było widać, gdzie wy tutaj przyjechaliście. Także, o, zmieści nam się bez wyburzenia ścieżek. A, zmieści się. To nam się podniósł, a ja bym nie chciał, żeby się podnosił. No ma, chyba chodzi o tą właśnie ścieżkę, że jest przez nią się podnosi. No ma, to postawmy sobie go tutaj tak spokojnie. No dobra, postawił się dobrze, ładnie. Teraz byśmy zrobili tutaj tą ścieżkę, odbudowali. Bo akurat ona tutaj dosyć jest ważna. W ogóle ścieżek to tutaj są ścieżki, to są dosyć, bym powiedział, główna sieć trajektorii tutaj wszystkich osób, tutaj chodzą po naszym tym rejonie. Także dlatego tutaj staram się utrzymać w ogóle wszystkie drzewka i tak dalej, to ja tutaj staram pomiędzy odcinkami. Ale to sądzę, że już wy zauważyliście, że tego nie robię w trakcie. Dobrze, no to dobrze tu wygląda. W tym rejonie będzie też w ogóle jakieś rejony mieszkalne będę chciał wprowadzić, bo tutaj jest dosyć, to jest duże rejony mieszkaniowe, a tutaj ich brakuje i będzie blisko właśnie do naszego tego rejonu, tu może nawet jakąś kolej linową puścimy i w ogóle. Jak tam nasze akademiki? No ogólnie całkiem nieźle. Zobaczymy. Jestem ciekawy tego. To jest bardziej w ramach ciekawostki, ale spróbujemy. Wstawimy sobie tutaj trochę rejonu. Bo ogólnie mam pomysł, żeby to stworzyć całkowicie właśnie taki akademik jeden wielki po tej stronie. Ale zobaczymy, co się stanie, jak go tutaj wybudujemy. W ogóle tak, wodę masz, prądem będzie gorzej. Tu sobie podepniemy od tego. Dobra, i zobaczymy, jak tam jest 29 osób, 62, prąd już za chwilę będziesz mieć, spokojnie. 90 osób, okej, okay, dosyć szybko się zapełnia, a ludzi nie widać na tej ścieżce. 125, okej, okay, to chyba widzę, że oni tutaj są potrzebni. Liczba studentów w mieście i dzięki temu chyba rośnie, tak? Nie, maleje. W sumie to w jedną i drugą się przemieszcza. No. Tak, 173, 193. No tak, jak widzicie, całkiem nieźle. Okej, okay, nam brakuje teraz tylko prac naukowych. A one aktualnie się robią. No dobra, no to będziemy czekać z tymi pracami naukowymi. Jak tam tu jest? 220. No dobrze, to widzę, że naprawdę całkiem nieźle tutaj można to podciągnąć. I głównie to te akademiki nam tutaj tylko... Tylko akademiki są dla nas ważne, żeby to dało się rozbudować. To ja tutaj jeszcze wam mówię, że tych akademików to może nawet po drugiej stronie poustawiamy. I zrobimy jakąś dobrą połączenie pomiędzy tą a tą częścią. I wtedy drugą szkołę mógłbym postawić po tej stronie. No. Napiszcie mi w komentarzach, co o takim pomyśle sądzicie. No tak, tutaj jest godzina na zagadku. 26 minuta, żeby nie było, że nie zacząłem. To tutaj sobie zaczniemy to budować. W ogóle jak te nasze bampaje, bo tutaj puścimy teraz na okrągło. Licząc, że może ktoś skorzysta z tego przystanku. Ale widzę, że nie. Ale z tego pewnie już ludzie korzystają. No, też niekoniecznie. Tu jest 0 osób. To jest w ogóle Z33? A, widać, że stare nazwy. To już nie powinno raczej być Z. Tak, tu w ogóle ten, z tego obiektu, czy ludzie korzystają? Korzystają, mimo tego, że nawet nie jest podpięty. Dobrze, to tak, nasz rejon tutaj musi być parkowy. Okej. Okej. No ma, no to tak, musimy najpierw usunąć i postawić nowy, bo, no bo to nie jest... Bo my tutaj nie mamy przemysłu już teraz, tylko będziemy mieli właśnie kulturę. Pełną, na pełnych obrotach kulturę. Dobra, to tak,
tutaj sobie to pomniejszymy do tego obszaru, w którym faktycznie jeszcze, bo tutaj jeszcze jest mały obszar, w którym faktycznie coś wydobywamy, więc dlatego tutaj tak to pozmieniliśmy. Dobra, no i tak, ten obszar będzie też równie duży, nie to, to. Już ten i proszę mi napisać w komentarzach nazwę dla naszego parku rozrywki, który tutaj zaczniemy budować. Jak sądzicie, że, w sensie jak według was powinniśmy go nazwać? Napiszcie mi w komentarzach, a ja postaram się do tego jakoś odnieść, wystosunkować i wykorzystać. Dobra, to tak, tutaj ogólnie ten wiadukt, który mamy, ja będę chciał, żeby on tutaj zjechał właśnie w tym rejonie. Bo w sumie możemy sobie go powoli spuścić tutaj do czegoś takiego i na tej alei bym pozostawił już ten bambaj jakoś do tego rejonu, bo wtedy będę mieć o wiele też łatwiej tej komunikacji z tym wszystkim, co nie? To będzie lepiej. Dobra, to to mamy pierwsze zrobione. Drugie, no to tak, w ogóle tutaj będzie nasz bambaj wyjeżdżać drugi, więc to też będzie ciekawe. Drugie to nie wiem jeszcze jak ten bambaj puścimy, ale na pewno tutaj musimy zrobić dojazd do tego rejonu, bo to jest dosyć ważne miejsce. A jak będzie ładne dojście, to będzie lepiej. To na pewno. No i zróbmy sobie główne wejście. Główne wejście sobie zrobimy przez ornie, bo na tej... Chciałbym zrobić na tej górce, ale tu widzę takie trochę lepsze miejscówkę. Jakbyśmy sobie wyrównali ten rejon. W sumie nasz wiadukcik tutaj... moglibyśmy dzięki temu trochę zmienić. Czekajcie, to tak, to byśmy zmienili. Tu byśmy zrobili zjazd. I tu byśmy zrobili podjazd, dobra. Czy tu są światła? Tu są światła, tu nie ma świateł, dobra. No i jeżeli w ten sposób mamy to poukładane, to tak, jeszcze linii tramwajowej tutaj nie mogę przeciągnąć, ale mogę postawić najważniejszy rejon, czyli ten rejon. Tutaj o ten obiekcik. Tu będzie też trochę tych przystanków bambajowych, co nie? To wszystko tutaj jakoś ładnie poustawiamy. Żeby to jeszcze tutaj współgrało i tak dalej. W sumie możemy chyba zaokrąglimy sobie tą drogę, żeby ładniej nam tu wyglądała. A co tam? Cyk. Cyk. No dobra, to to mamy zrobione. I teraz zróbmy sobie tutaj ten nasz park. Tak, mamy zoo. To dużo parków, w ogóle to nam park lat jakiś tutaj zrobił. Okej, okay, widzę, że jest za długo ta droga. O, jeden krok. Dobra, już przeskoczymy od razu. Zaraz zerkniemy, co my tu dostaliśmy. Zerkniemy. No, wiecie, o co chodzi. Dobra. Czy to jest to? Nie, to musi być o jedną kratkę trochę dłużej. Cyk. No, niech będzie, ujdzie. Dobra, to mamy zrobione. Teraz tak, ja bym bardzo chętnie podciągnął sobie, żeby nasze bambaje tu podjeżdżały. Autentycznie sądzę, że jeden pewnie będzie tutaj na was nawet zawracać, ale takie podciągnięcie tutaj to akurat mi się sądzę, że bardzo spodoba. Czy to, że mi się spodoba, to w sumie możecie się domyśleć, bo jeżeli będziemy mieli podjazd ładny, bambajowy, pod cokolwiek, to już mi się będzie podobać. I to i w realu, i w Skylinesach. To wszędzie. Wszędzie mi się to będzie podobać. Dobra, tu mamy zjazd nasz bambajowy, to będzie całkiem ciekawe. No i teraz tak, aby to zaczęło nam funkcjonować, to dajcie mi chwilę, to przestały przystanki bambajowe. I proszę bardzo, mamy rozpoczęty tutaj nasz park rozrywki. Dokładnie nasza rozbudowa tego parku będziemy robić w kolejnych odcinkach, więc spokojnie, to jeszcze się będzie działo. Także tak, tak to wygląda. Mamy tutaj mnóstwo kolei linowych, jak możecie zobaczyć, i dosyć ciekawy węzeł.
też powstał. Tu zrobimy specjalnie tą ulicę, bo dzięki niej mamy ładne miejsca parkingowe, a i tak większość tutaj ruchu może nam właściwie skręcić i pojechać dookoła i to nie jest raczej duży problem. Jak widzicie, dosyć ciekawe tutaj zostały rozłożone te nasze przystanki bambajowe i wszystkie. Zobaczymy, jak będą wykorzystywane. To jest najważniejsze i najciekawsze. Bo nie wiem, czy stąd jest przejście bezpośrednio do naszego rejonu, z tego przystanku. Ale zobaczymy. Jak będą problemy, to będę jeszcze nad tym pracować. Tak to wygląda aktualnie. Nasza kolej liniowa przyszła stąd, czyli w teorii bezpośrednio stąd. Jedzie tutaj z takim dosyć ciekawym zakrętem tu. Bezpośrednie mamy też połączenie. Tutaj z drugim. Zobaczymy, czy ktokolwiek będzie chciał z tego skorzystać. Tego widzimy, że korzystają. Z tej stacji, no powiedzmy, a z tej to tutaj bardziej jako punkt do kolei. Właśnie, a propos kolei, tu będzie jeszcze jedna stacja. Tu musimy postawić jedną stację i też bezpośrednio będzie to podłączenie z naszej kolei jednoszynowej. Jako się tutaj doprowadzimy do tego rejonu. Także ogólnie tu się jeszcze naprawdę dużo rzeczy szykuje. Tu będzie dosyć duży węzeł przesiadkowy. Z wszystkim, z linówką, jednoszynówką i tak dalej. I tu może nawet, czekajcie, jakbym zerknął. A zerknijmy, a co tam? Jak to wygląda z naszą sytuacją? Nie wejdzie, ale może wejdzie. Najwyżej będziemy kombinować. Właśnie taka nasza stacja tutaj nadziemna. Tu po środku. I jakby mi się udało ją tu wmontować, to wiecie co? Naprawdę byłoby nieźle. Bo wtedy byśmy mogli całkowicie to wszystko tutaj z... By to miało sens, że na środku nie mogą jechać bambaje, tylko jedno okrągło. Tak to wygląda. Sądzę, że całkiem ciekawie to się rozpoczyna. Jak widzicie, na koniec odcinka mamy 165 tysięcy osób, czyli ponad 15 tysięcy więcej niż jak zaczynaliśmy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. To tu się dużo działo, najwięcej przy kampusie i dużo Wam opowiedziałam po prostu, co się działo pomiędzy odcinkami. Jeżeli Wam się podobało, tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co tu dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Dla osób nowych tutaj, przypominam, że to jest seria z City Skylines, które tak samo pojawiają się w międzyczasie z seriami warszawskimi. Więc to jedno drugiego nie wyklucza. To po prostu szybciej mogę nagrać, jak jestem w domu. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!